Brnąc przez zarośla najczęściej myślała o Radku. O jego szorstkich dłoniach, które mocno nadwyrężyła praca na budowie. O oczach, w których zawarte było tyle niepotrzebnego smutku. Kochała go od pierwszego wejrzenia. Do teraz nie potrafiła wytłumaczyć, na czym polegał ten fenomen. Ktoś podoba nam się fizycznie, ale go nie znamy. Przecież nie można tego nazwać miłością. A jednak... Nie zawsze było między nimi różowo. Każda para ma swoje wzloty i upadki. Marysia, żyjąc z tą świadomością, starała się powściągać gniew i łagodzić napięte sytuacje. Inaczej zachowałam się wczoraj, wpadło jej do głowy. Na chwilę przystanęła i spojrzała w niebo, w gwiazdy i w dwa księżyce, które odwzajemniły jej spojrzenie. Poniosło mnie, ponieważ faktycznie jestem zazdrosna. Gabrysia była jego pierwszą i najważniejszą, więc czy nie mam prawa się martwić? Ruszyła dalej, z poczuciem winy i przeświadczeniem, że zachowuje się jak stara, zazdrosna baba. Obiecała popracować nad tym. Może nawet spotkać się z Gabrysią i spróbować dogadać. Wszystko jest możliwe, więc dlaczego nie to? Dlaczego nie? Rzekła z uśmiechem. Wtedy zobaczyła czerwony punkt pulsujący w ciemności. Nogi same poderwały się do biegu. Liście mocno uderzały w twarz. Musiała schylić głowę. Spróbowała nawet zamknąć oczy. Czerwone światło mimo to wisiało w ciemności niczym świetlik zwiastujący krwawą bitwę. Biegnę do ciebie, Radek. Stwierdziła i jeszcze bardziej przyspieszyła. Mijały sekundy, minuty, a świat przyspieszał. Gdzieś zawyło jakieś stworzenie, które następnie zaczęło się śmiać niczym chory umysłowo człowiek. Las żył swoim odwiecznym tempem, nie niepokojony przez technologię i wyższą inteligencję. By istniał, wystarczyła odrobina magii i dobroć gromadzących się przy ogniskach postaci. Nie wiedziała, jak długo biegnie. Gdy potknęła się i przeleciawszy do przodu kilka metrów, wylądowała na czymś twardym. Gdy otworzyła oczy, zdała sobie sprawę, że to korzeń. Nigdy nie widziała, by drzewo miało tak potężne korzenie. Dotarłam. Stwierdziła, starając się uspokoić serce, które galopowało w jej klatce piersiowej z powodu wysiłku i szczęścia. Niedługo to wszystko dobiegnie końca. Wstała i rozejrzała się dookoła. Na jednej z gałęzi wisiał jaszczur. Miał zaciśniętą pętlę na szyi. W wyciągniętej dłoni trzymał kryształ, który migotał soczystym czerwonym światłem. Do ciebie miałam się udać. Teraz podejdę i wezmę kryształ, okej? Chciała mieć to jak najszybciej za sobą, więc w dwóch krokach znalazła się przy wisielcu i oburącz złapała kryształ. Bała się bólu, łamania kości bądź śmierci. Zamiast tego w jej głowie ciemność zastąpiło zrozumienie i wielka moc. Następnie jej ciało uniosło się nad ziemię i stało się kolejną częścią tego dziwnego świata. Wokół domku szalała śnieżyca. Gwałtowny wiatr atakował wyciosane z grubych bali ściany. Płatki śniegu w szaleńczym tańcu torpedowały ziemię niczym kamikadze. Odpowiedź na to mieli zgromadzeni przy kominku ludzie. Interesowały ich tylko pełgające płomienie, alkohol i bliskość drugiego człowieka. Zimno i ciemność panujące za oknem wydawały się jedynie mało istotnym dodatkiem. Dalej nie wierzę, że udało nam się dojechać. Rzekł odrobinę za głośno Tomek. W jednej dłoni trzymał butelkę wina, zaś drugą ściskał swoją dziewczynę za szyję. Wydawało mu się, że ona to lubi. Pieprzony śnieg. Jeszcze trochę i spędzilibyśmy weekend w busie na poboczu drogi. Nawet nie chcę o tym słyszeć, odparła Gabrysia wstając. Podeszła do barku i zaczęła rozwijać streberko. Chyba trafiłby mnie szlak. Radek, może zrobisz mi kolejnego drinka? Ja za ten czas skręcę małego i coś zapalimy, żeby trochę rozruszać towarzystwo. W pierwszej chwili Radek nie usłyszał słów koleżanki. Zapatrzył się w okno. On jako jedyny nie zapomniał o mroku i zimnie czekającym na zewnątrz. W takich chwilach zawsze przypominała mu się tragedia przełęczy Diatłowa. Co by się stało, gdyby mieli teraz uciekać z tego domku? Jak długo przetrwaliby w takich warunkach bez odpowiednich ubrań i źródła ciepła?
Godzinę? Dwie? Radek! Radek! Rusz się w końcu! Co z tobą? Już, już! Rzekł i odwrócił się od okna. Czuł się skołowany, jakby przez pewien czas był pod wpływem hipnozy. Muszę się napić. Zaraz się rozruszamy! Krzyknął Tomek i na potwierdzenie swoich słów głośno beknął. Wszyscy zaczęli się śmiać. Chwilę później wznosili toast. Później kolejny i kolejny. Minęło kilka godzin. Śnieg zamiast przestać padać, zdwoił swoje wysiłki, by zamienić świat w białą kulę. Z domku przypominającego zagubione pośród śnieżycy zwierzę dobiegała głośna muzyka i okrzyki radości. Szyby drżały od basu, a w oknach co chwilę majaczyły rozmazane sylwetki tańczących ludzi. Na stole w kołuży alkoholu leżały blanty, niedopałki skrętów, papierosy i resztki jedzenia. Tomek zaczął całować się ze swoją dziewczyną, szarpiąc ją przy tym brutalnie za włosy. Nic go tak nie podniecało jak odrobina ostrej gry. W końcu czując, iż jeżeli więcej wypije, nie da rady stanąć na wysokości zadania. Wyprostował się, zasalutował wszystkim i wybełkotał. Idę, kurwa, idę! Znaczy się, idę spać. Z jego twarzy nie zniknął głupawy uśmiech. Jego dziewczyna stała z boku i płakała ze śmiechu. I z czego się cieszysz, kurwo? Tomek jedną ręką otworzył drzwi, a drugą szarpnął swoją drugą połówkę i wepchnął ją do pokoju. Mimo iż po chwili rozległ się trzask świadczący o tym, że upnęła o podłogę, wciąż było słychać jej śmiech. Kurwa! Rzekł na koniec Tomek. Następnie splunął i sam zniknął za drzwiami. Uwielbiam tę piosenkę. Gabrysia przekręciła potencjometr w prawo. Z głośników wybrzmiały riffy Briana May z Queen. Następnie ruszyła chwiejnym krokiem w stronę Radka. Ściągnęła bluzkę, ukazując małe piersi, po czym siadła na nim okrakiem i zaczęła gładzić go po włosach. Uwielbiam się z tobą pieprzyć. Pieprzyć, pieprzyć, pieprzyć. Jak króliki, jak sama nie wiem co. Jak dwoje napalonych nastolatków, którzy dopiero zaczynają przygodę z seksem? Podsunął jej Radek. Ze wszystkich wypił najmniej i nie opuszczała go wredna świadomość. Gabrysia zaczęła lekko poruszać biodrami, pocierając o jego krocze. Wydawała przy tym ledwo słyszalne jęki. Radek nie mógł nad sobą zapanować. Również pamiętał. Dobrze im było w łóżku. Było nam razem tak cudownie. Powiedziała, dotykając swoich piersi. Możemy to powtórzyć. Tu i teraz. Tak, było cudownie, dopóki mnie nie zdradziłaś. W jednej chwili atmosfera w pokoju zaczęła się rozrzedzać. Napięcie seksualne drastycznie zmalało. Zdawali sobie z tego sprawę i nie wiedzieli, co począć. Nie bądź taki. Stare dzieje. Zabawmy się. Tak po prostu. W imię starych czasów. Tak po prostu. Tak po prostu mam zrobić Marysi to, co zrobiłaś mi. Chciał ją zrzucić. Spróbował wstać, jednak Gabrysia przysiadła na nim mocniej. Nie musisz nic zrobić. Po prostu siedź i nic nie rób. Daj mi chwilę. Wyszła do łazienki. Radek sięgnął do stolika i zaczął skręcać blanta. Nie miał takiej wprawy jak w młodzieńczych latach, więc zajęło mu to kilka minut. Zapaliwszy, trochę się uspokoił. Powieki miał ciężkie i sam nie wiedział, co tu robi. Dlaczego dałem się namówić na ten wyjazd? Zastanawiał się. Zrobiłem to tylko po to, by Marysia cierpiała? Naprawdę ze mnie taki sukinsyn? Niestety, wtedy doszła do głosu szczera część jego osobowości, która rzekła: przyjechałeś tutaj, żeby zabawić się ze swoją starą miłością, więc nie udawaj teraz. Nie rób wymówek, tylko decyduj. Nim zdążył odpowiedzieć, drzwi łazienki otworzyły się. Stała w nich Gabrysia. Miała na sobie czerwoną bieliznę. Jej długie, zgrabne nogi odbijały blask płomieni padających z kominka, jakby były natarte olejkiem. Zrobimy dzisiaj wszystko, co tylko zapragniesz. Przypomnij sobie najskrytsze fantazje, bo dzisiaj mam zamiar spełnić je wszystkie. Nie mógł dłużej już się oszukiwać. Blant wypadł mu z dłoni i dołączył do swoich braci zalegających dywan.
Radek wstał i podszedł do Gabrysi. Jego dłonie dotknęły znajomego ciała. Rozsądek poszedł na spacer, ponieważ teraz pierwsze skrzypce grał instynkt i pożądanie. Kochankowie zatracili się w sobie. Świat dookoła nie istniał. Nigdy nie istniał. Wchodził w nią. Świat trząsł się w posadach. By odzyskać choć część rozsądku, podniósł czasem głowę i rozglądał się dookoła. Nigdy nie było mu tak dobrze z kobietą. Czuł, jaka jest ciasna i wilgotna, jakby stworzona właśnie dla niego. W tej chwili śmierć wydawała się nierzeczywista, niczym różowe słonie szybujące po niebie. Nie istniało nic piękniejszego i przyjemniejszego, niż dwoje ludzi splecionych ze sobą. Jedyne, czego pragnął, to być głębiej. Wchodzić i wychodzić aż do utraty tchu. Jęki wydawane przez Gabrysię tylko wzmagały jego pożądanie. Czuł jej paznokcie wbijające się w skórę na plecach i sam miał ochotę krzyczeć. Gdy kolejny raz podniósł głowę, jakby nabierając haust orzeźwiającego powietrza, zobaczył, że w ciemności za oknem ktoś stoi. To była Marysia. Śnieg oblepiał jej płaszcz, włosy, a nawet policzki. Spływały po nich łzy. W jednej chwili stracił rezon, kutas zaczął mu mięknąć, a cała przyjemność wyparowała do atmosfery. Marysia? Rzekł i zerwał się na nogi. Teraz za oknem była tylko ciemność. A ty znowu o niej? Gabrysia podniosła się na łokcie. Nawet w takiej chwili? Straszna z ciebie ciota. Skończ to, co zacząłeś, a nikomu nie zdradzę tej żenującej wpadki. Chciał powiedzieć, pieprz się. Jednak nim zdążył to zrobić, frontalna ściana domku wyleciała w powietrze. Nie można było tego inaczej określić. Setki, a nawet tysiące kawałków drewna zamieniło się w pociski. Wszystkie leciały w kierunku ich nagich ciał. Radek poczuł, że jego skóra zamieniła się w jedną krwawą ranę. Padł na podłogę szlochając. Był naćpany, pijany i zdezorientowany. Z tronu na szczycie świata w jednej chwili wpadł w najmroczniejszy kąt piekła. Z pokoju wyskoczyli Tomek wraz z dziewczyną. Szara postać potężnych rozmiarów rzuciła się na nich. Była szybka niczym płatki śniegu wdzierające się do domu. Jednym kłapnięciem odgryzła rękę Tomka, a jego dziewczynie najzwyczajniej w świecie wypruła flaki. Krew ściekała ze ścian, jelita parowały na dywanie. Jakaś część ludzkiego ciała musiała dostać się do kominka, ponieważ Radek usłyszał syk i czuć było zapach smażonego mięsa. Przerwał na chwilę płacz, by zwymiotować na nogę swojej kochanki. Co tu się dzieje do kurwy nędzy? Wykrzyknęła Gabrysia. Mimo wszystko nie opuszczał jej bojowy nastrój. Coś częściowo podobne do jaszczura złapało za głowę Tomka i odwróciło się powoli. Radkowi przyszło do głowy, że potwór uśmiecha się. Szczerzy zęby i wpatruje się w swoje ofiary kaprawymi oczyma. Jaszczur zaczął przybliżać się do Gabryści, miażdżąc powoli głowę Tomka. Mężczyzna krzyczał i wygadywał głupstwa. Błagał o pomoc swoich nieżyjących rodziców, błagał o pomoc Boga, w którego i tak nigdy nie wierzył, jednak nikt nie usłyszał jego lamentu. Była tylko ciemność, która w końcu wlała się do chaty i miała zamiar zabrać ze sobą wszystkich jej lokatorów. To się nie dzieje naprawdę, stwierdziła Gabrysia, jedną ręką szukając czegoś na stoliku. Ciebie tu nie ma! Jestem, wychrapał powoli stwór. Śmiercią. Po tych słowach zgniotła głowę Tomka. W pomieszczeniu rozległ się dźwięk pękającego na chodniku melona. Z długich na 5 cm szponów skapywała krew, wiły się na nich resztki włosów. Ciebie nie ma! Krzyczała na całe gardło Gabrysia i rzuciła się do przodu z nożem w dłoni. Ostrze złamało się w zetknięciu z łuskami jaszczura. Radek chciał powiedzieć, żeby przestali. Błagać o litość. Jednak zamiast tego narobił w gacie, nim stracił przytomność, zdążył skonstatować, iż jaszczur rozrywa Gabrysię na kawałki. Zamienia ją w krwawe puzzle, jakimi bawią się demony w piekle. Obudziło go zimno. Zdał sobie sprawę, że leży zupełnie nagi w jakimś pomieszczeniu. Wstał. Syknął z bólu, ponieważ zamiast prawej nogi miał jedną wielką ranę. Czyli wydarzenia w chacie były prawdą, przeszło mu przez głowę. Następnie zobaczył drzwi i przeczytał napis. Nie przeszkadzała mu w tym cyrylica. Uczył jej się na studiach. Wympiał. Wympiał. Rzekł, jakby smakując to słowo.
Nagle usłyszał za sobą dźwięk. Był pewny, że to jaszczur. Mało znowu nie narobił w gacie. Szybko obrócił się za siebie i spostrzegł dziwne urządzenia, po których pełzają wyładowania elektryczne. Kocham cię. Usłyszał głos wydobywający się z głośników. Doskonale go znał. Serce szybciej zabiło mu w piersi. Też cię kocham. Sekundę później wszystko pokryła czerń, a świat, jaki dotąd znał, przestał istnieć.